Witamy, Grażyna Walczek. Dzień dobry, adrenalina. Właśnie przed chwilą skończył się pierwszy odcinek, jak było? No, nie wiem jak było, to dopiero odpowiem na to pytanie, jak zobaczę w telewizji. Ciężko się grało? Nie, było bardzo przyjemnie, jakkolwiek rzeczywiście jest to sytuacja wysoce stresująca. Ale wyszła Pani w dwóch scenach, to było zaplanowane wcześniej? Nie, druga scena za kulisami żałowali, że nie było interakcji między mną a Harriet, więc tak wkroczyłam ad hoc, żeby no, sprostać jeszcze. Nie wiem, czy sprostałam, Boże. A jak ekipa stała, pomagała coś na scenie, czy raczej stawiała wyzwania? No oni są naprawdę profesjonalni, no i potrafią wszystko tak z głowy, czyli z niczego, ja tak nie potrafię, ale postanowiłam no tak wziąć na klatę i nie wiem, no tutaj mówią, że fajnie, ale nie wiem, może tak mnie pocieszają tylko. Są spore wątpliwości, jeszcze stres ciągle. Tak, jeszcze stres ciągle i ciągle mnóstwo wątpliwości. No tak, jak zobaczę w telewizorze, to... Ale wydawało się z tego, że była Pani bardzo przygotowana do odcinka. To znaczy wszystkie informacje Pani znała a propos Wietnamu, wszystko co się działo do tej pory. Tak, bo ja oglądam Spadkobierców już od dłuższego czasu i jestem wielbicielką, absolutnie. Dlatego relacje między, nie, może nie bardzo pamiętam jak dzieci moje mają na imię, poza Jonathanem, mężem oraz Dorin, córką. Chłopcy nie pamiętam jak się nazywają, ale ja to jeszcze zgłębię. Siedząc na widowni, bardziej skupiała się Pani na serialu, czy przygotowywała do swojej własnej sceny i wystąpienia? Nie. Oni są tak cudni, że absolutnie wkręciłam się w akcję, no i stąd wiedziałam o Wietnamie, ponieważ była scena Jonathan McPherson i postanowiłam te informacje wykorzystać. Ostatnie pytanie, jak w ogóle improwizacja jako forma pasuje Pani w wystąpieniach? No, w moim zawodzie to jest tak, że na tę improwizację jest jakiś margines, ale on jest dosyć wąski. Natomiast tutaj są rzucone tematy i trzeba się w nich odnaleźć. I to jest piekielnie trudne. Myślę, że dla każdego aktora, nie tylko dla mnie. Ale no tak naprawdę to też jest część tego zawodu, czyli nie wiem, w szkole teatralnej czy w jakichś innych okolicznościach są takie zabawy, że się zadaje temat i się improwizuje. Ale kiedy ja ostatni raz miałam z tym do czynienia, nie pamiętam. Hej, hej. Dawno. Bardzo fajnie cię było inaczej. Za każdym razem to mówię, że zawsze coś mnie takiego zaskoczy. I wydaje mi się, że następnym razem już tak nie będzie, a dzisiaj znowu było. Dzisiaj grały dwie super kobiety. Grażyna Wolszczak była gościem i Kasia Skrzynecka. I po prostu przerosły cały serial, bo to co się wydarzyło, to co zrobiła właśnie Grażyna Wolszczak, to po prostu było super. Przede wszystkim nas bardzo, bardzo zaskoczyła. Nie dość, że weszła później niespodziewanie, sama wymyśliła sobie ten motyw, że sobie weszła do kolejnej sceny. Mało tego, pozmieniała nam motywy, wprowadziła nowych ludzi, nowych ojców. Okazało się, że jestem córką Dreyfusa. Znaczy my się jeszcze zastanawiamy, czy to utrzymać, bo oczywiście możemy to wprowadzić na zasadzie, że to był sen, bo to w pewnym sensie był sen. No zobaczymy, zobaczymy. No to był szalony dzień dzisiaj był. Dobrze się grało.